W czasie moich prac plastycznych wpadłem na pomysł, żeby przekazać osobom sporo humoru dla lepszego samopoczucia i zdrowia. Teraz o poradzenie mi, bo ostatnio się nabawiłem dysfunkcji rąk. Te ręce mi puchną, nie mogę ich przyginać. W zasadzie to lekarze każą się piłeczkami bawić. Tymi piłeczkami się bawi, ale może jeszcze coś by się udało zastosować. Jedna minuta śmiechu starcza za 45 minut ćwiczeń fizycznych. Następny taki jak gdyby rozdział tej terapii. Naśladujemy samolot. Samolot, powiedzmy. Wszyscy startujemy. Samolot startuje. A teraz naśladujemy lot gęsi. Gęsi lecą. To za świat. Detoksy. Inne dopalacze. A tutaj jest łono natury. Łono natury. I tutaj właśnie znalazłem sposób na to, aby być doskonałym i zdrowym. Jest to po prostu śmiech. Miałem 36 lat, kiedy zostałeś wyrzeźbiony, kiedy leciałeś w kosmos, a rzeźba została wykonana z okazji i przy ozdoby, w celu ozdoby domu rzeźba. No, ale co? Teraz to masowanie. Wiemy o tych receptorach. Mamy tutaj, jeżeli kogoś boli głowa, to wystarczy, że sobie pomasuje dolne uszy i głowa przestanie boleć. Dokładnie tak. To trzeba samemu, czy żeby ktoś masował? Samemu. Dalej receptory na głowie, więc opukujemy sobie głowę. Pukamy się w czoło. Posadził Adaś ziarenko fasoli, która rośnie. Razem z nim rozmawialiśmy często o marzeniach, bujania w obłokach. Adaś uwielbia podlewać swoją fasolkę, marząc o tym, że niebawem uda mu się wspiąć ze swoim dziadkiem Ignacym. Jakież to szczęście, kiedy Adaś, mój prawnuczek, przychodzi do mnie na działkę i ile szczęścia sprawia mu właśnie przebywanie i pluskanie się w tej wodzie. Te wszystkie rzeczy zrobiłem z myślą o Adasiu, który przychodzi i jest bardzo szczęśliwy, a ja przy nim czuję się bardzo dobrze i dużo jest śmiechu. Urządzam mu różne zabawy i śmiejemy się wspólnie. Kto się śmieje, ten pięknieje, a ponadto nie rdzewieje. Tę piosenkę, ten rynu, śpiewam tobie, seniorino. Więc nie dąsaj się, staruszku, śmiej się nawet, choćbyś leżał w łóżku. W restauracji przychodzi facet, je obiad i mówi, i mu pyta kelnera, mówi: proszę pana, co robicie z tymi, którzy nie płacą za obiad? A mówi: o, no wyrzucamy na zbity pysk. Mówi: proszę pana, ale nie fatygujcie się, ja wejdę sam. Jestem koleżeńska. Jesteś koleżeńska. Dziękuję. Proszę bardzo. Jestem kobieta jak kamienica i od tyłu, od frontu, kiedy już się nie starzeje, upomina się remontu. Jesteś młoda. Następna.
po tych paru ćwiczeniach, jakie macie Państwo odczucia? Mam doskonały humor, jest mi wesoło i lekko w dziękuję. Świecie żyć. Tak jest, dziękuję bardzo. Mi też te ćwiczenia śmiechoterapii bardzo pomogły. Dziękuję bardzo. Trochę przydługi był wykład, ale przeżyłam. Mam wrażenie, że spełniliśmy rolę, i wszyscy będą zadowoleni. Zielony las, a w lesie jak dziękujemy na wyrusze, Trzy lat minęło, kiedy wyrzeźbiłem ciebie z tej okazji dla ozdoby domu działkowca.